Dziękuję Ci, Wojtku, za to prowadzenie mnie po tych Twoich stronach. Cała przyjemność po mojej stronie. A to co takiego? Dlaczego ten krzyż tu stoi? To jest krzyż pokutny. I jest z nim związana jakaś historia? Tak, oczywiście. No powiedz mi o tym, proszę. Tu kiedyś przejeżdżali dwaj tacy leśnicy i oni się pokłócili. Leśnicy? O co się pokłócili? O kobietę. O kobietę? Przepraszam, ale pan jakieś straszne bzdury to opowiada. Żadni leśnicy, panie kochany. To byli czeladnicy masarscy. No ale faktycznie było ich dwóch. No i o, tutaj się pan nie pomyli. Kim pan jest? Pani wybaczy, jestem trzecim aktorem w tym filmie. Tym, który ma sprawić, że będzie odrobinę ciekawiej. No i bronić przed zakłamaniami historycznymi. Dobrze, może faktycznie to byli czeladnicy. Oczywiście, że czeladnicy. I nie pokłócili się o żadną kobietę. Jeden z nich miał przy sobie mnóstwo siana, no i o to się pożarli. O siano? A co to, rolnicy jacyś? Pani kochana, siano to pieniądze przecież. No tak, pewnie można na nim zarobić. Nie, nie, no pani nie rozumie. Na pieniądze mówi się siano. Przepraszam, ile pani ma lat? No wie pan? Chodź, Marta, idziemy stąd. Ten koleś jest jakiś dziwny. Jak to było z tymi czeladnikami? Wiesz co, oni się zaczęli szarpać. Potem jeden wyciągnął miecz i zaatakował tego drugiego. Miecz? Serio? Skąd pan się tu wziął? Skąd wyciągnął ten miecz? Z kieszeni, tak? Miał taki dwumetrowy miecz w kieszeni w dżinsach, tak? Kim pan jest? Mówiłem już. A może on sobie na Allegro kupił ten miecz? Wpisał w wyszukiwarkę. Dwumetrowe miecze dostawa na pola jaczowskie. Marta, chodźmy stąd. Ten koleś jest jakiś dziwny. Ja jestem dziwny. On mi tu w legendę jakiś piechurów wrzuca, husarię na koniach robi, ale to ja jestem dziwny. Skąd się wziął ten krzyż w końcu? Bo jeden z tych, co się pobili, umarł. I dlatego jest ten krzyż. Nie. No ja tego nie wytrzymam. Mogę też prosić o herbatkę? To już przesada. Jak pan tu wszedł? Nie wszedłem. Pojawiłem się. Po prostu. Nieważne. Po pierwsze, nie jeden umarł, tylko obaj umarli. Pokłócili się o kasę, który jeden z nich miał i zaczęli walczyć. To skąd jest jeden krzyż? Ha, i to w tej legendzie jest najciekawsze. Marto, usiądź z nami. Ich krewni postawili krzyże. Dwa krzyże. Z biegiem czasu jeden z nich zaczął się zapadać. Po wielu latach okazało się, że całkowicie zapadł się pod ziemię. Jak to możliwe? To legenda. Tutaj wszystko jest możliwe. Po prostu. Zapadł się krzyż postawiony temu, który był winien całej bójki. Naprawdę? Jak nasze jaczowskie pola kocham. Dobra, to ja już będę leciał. Nie będę wam przeszkadzał. Drzwi są tam. Po co mi drzwi? Co? Nie no, znowu źle. No nie ogarniam tego teleportowania za dobrze. Sorki!